Łukasz stanie przed galą Polsat Boxing Night 10. Łukasz, dla młodego zawodnika, jakim jesteś ty, to jest wielka sprawa wystąpić na tak dużej gali? Na pewno jest to, dla mnie to jest ogólnie zaszczyt, nie? Fajnie, bo gdzieś półtora roku temu, jak pomyślałem o tym, że mógłbym być w tym miejscu, co jestem teraz, to na pewno bym w to, znaczy wierzyłem, że gdzieś tam idę w dobrą stronę, ale mówię, no teraz jest już, bardzo się cieszę z tego, gdzie jestem. Narzuciłeś tempo, bo ostatnie pół roku to są walki co chwilę tak naprawdę, jak ty kondycyjnie to znosisz, chociaż jesteś na początku i te walki na pewno są ci potrzebne. Tak, tak, tempo jest bardzo, bardzo wysokie, to mówię, cały czas mówię po walce z Rafałem Jackiewiczem, miałem tam tydzień wolnego i zaraz przygotowania do tej gali kolejnej, także no można powiedzieć, że jestem około półtora roku cały czas w treningu mocnym, z bardzo małymi przerwami, także, ale nie odczuwam tego na razie, jest wszystko ok, jestem jeszcze młody i chcę jak najbardziej ten czas wykorzystywać. No właśnie, ty jeszcze jesteś młodym zawodnikiem, a najpierw wygrana z Przemysławem Gorgoniem, potem z Rafałem Jackiewiczem, teraz starcie z Robertem Talarkiem, jak na początek kariery zawodowej, no to te nazwiska są naprawdę dobre. Bardzo się cieszę. No dobrze, to opowiedz troszkę, jak wyglądały przygotowania, czy tradycyjnie, czy może coś zmieniałeś? Tradycyjnie jak pod wszystkie walki, tyle że już, znaczy przed tą wcześniejszą walką już zmienił mi się troszeczkę sztab, znaczy zmienił, nie zmienił, tylko powiększył mi się sztab trenerski, bo dołączyła trenerka mentalna Daria Albers, dołączył Przemysław Wojdalski, trener od motoryki, też bardzo dobry dietetyk Jonathan Kujawa, no i wiadomo, no, trenerzy nasi Karol Habros, Marcin Stankiewicz i Patryk Tkaczyk to już od początku byli ze mną. No i można powiedzieć, że gdzieś ta nasza współpraca, ten cały Dream Team się tak buduje, że naprawdę widać duże, jakby to ująć wszystko w słowa, że no, widać duże postępy, o tak. No właśnie wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem spytać o Darię Albers i to przygotowanie mentalne, bo to była zawodniczka, ale z tego co oglądałem twoje wywiady, to ty jesteś bardzo zadowolony z tej współpracy mentalnej z nią. Tak, tak, naprawdę jestem bardzo przygotowany. Gdzieś miałem troszeczkę problem wcześniej z utrzymywaniem koncentracji, my dużo teraz przepracowaliśmy, no już około 3-4 miesięcy, no nie, 3 miesięcy pracujemy razem, także widać, że jest duża różnica w tym, jak potrafię utrzymać swój fokus. I mówię, jestem bardzo zadowolony, naprawdę. Robert Talarek, twardy zawodnik, nieco wyższy od ciebie. Jak ty w ogóle sobie wizualizujesz tę walkę? Gdzie tu szukasz mocnych, słabych stron rywala? Skupię się na boksowaniu, na planie taktycznym, który założyliśmy z trenerem. Nie wdawać się w bójki, gdzieś wykorzystać te swoje umiejętności techniczne, ze spokojną głową boksować, nie podpalać się, nie ulegać emocjom. I co, i w ten sposób wygrać walkę, tak? Robert Talarek nieco wyższy od ciebie, tak sobie pomyślałem, czy ty w planach masz zejście być może do kategorii średniej, czy na razie w ogóle o tym nie myślisz? Nie, na razie o tym nie myślę, czuję się dobrze w tej wadze. Na razie ci zawodnicy, z którymi boksowałem wcześniej, to gdzieś warunkami fizycznymi nawet byłem troszeczkę wyższy, także nie czuję się jakiś bardzo niski w tej wadze, jak na tą wagę, ale nie, zostajemy przy tej wadze. Pas WBC Frankofon to jest taka dodatkowa motywacja, żeby na zawodowstwie pierwsze duże trofeum zdobyć? Na pewno taka dodatkowa mobilizacja, chociaż jakby nie było tego pasa, był tak samo mocno zmotywowany do walki, bo to jest gdzieś początek kariery, tylko jak najwięcej tych walk robić i nie odmawiać tych zawodników, walczyć gdzieś tam, nie bać się, zaryzykować i no mówię, no trzeba nieraz skoczyć na głęboką wodę, żeby się nauczyć pływać.